12 lat zajęła hokeistom Unii droga z krakowskiej A-klasy do pierwszej ligi. Zmieniali się rywale, sprzęt, warunki, zmieniał się skład drużyny, jej trenerzy i działacze, lecz cel zawsze był ten sam – być lepszym i grać wśród najlepszych. Kiedy w 1964 roku oddano do użytku sztuczne, jeszcze niekryte lodowisko, był to jasny sygnał, że hokej powoli, ale nieuchronnie staje się sportem wiodącym w Oświęcimiu. 22 marca 1970 roku to historyczny dzień dla oświęcimskiego hokeja. Drużyna Unii po raz pierwszy świętuje wtedy awans do pierwszej ligi. I chociaż przygoda ta trwała tylko dwa sezony, działacze i dyrekcja ZHO zdawali sobie sprawę, że warunkiem osiągnięcia lepszych wyników jest przykrycie tafli i trybun lodowiska dachem. Dzięki współpracy z niemiecką firmą Metalllachtbauen Kombinat cel ten udaje się zrealizować w 1973 roku. Ale oddajmy głos świadkom tamtych wydarzeń. Hokej jako sport wiodący w Oświęcimiu przyciągał dużo po prostu, dużo ludzi, nie? Mieszkałem w pierwszym bloku na osiedlu od lodowiska, więc basen, lodowisko, no to już naturalnie było w pobliżu. Więc zaczynałem jeszcze od innych dyscyplin, byłem i kolarzem w międzyczasie. No ale na wyścigu wywróciłem się, brud na asfalcie, na lodowisku czysto, nawet jak tylko człowieka połamali, to jakaś taka ta higiena była lepsza. Po dotarciu na plac betonowy zrobiło na mnie pewne wrażenie. Mianowicie, trzeba pamiętać, że tam wokół były pustki. Nie było basenu, nie było hotelu olimpijskiego, nie było biurowca. Więc patrząc z placu betonowego, widziało się poświatę dużą, którą tworzyło świecące się oświetlenie na lodowisku. Następnie, gdy się podeszło bliżej, tłum, przy kolejka przy kasach. Zaczęło się to wszystko jeszcze jak lodowisko było niekryte, bez dachu, więc tutaj był problem tylko w okresie zimowym, jak padał śnieg. Przede wszystkim nie siedziało się, tylko stało. Mecze były przerywane nieraz, jeżeli były duże opady śniegu, więc obsługa z takimi dużymi szuflami zbierała ten śnieg. To samo było w okresach bez śniegu, ale jak padał deszcz, no to wszystko stało się pod parasolami i praktycznie nie było nic widać. No zawodnicy mokrzy i to przez deszcz, a nie z wysiłku. No tyle. No pamiętam też budowę lodowiska, bo zawodnicy pomagali przy budowie lodowiska. Pamiętam, że to była firma niemiecka, tak, z tych wschodnich Niemiec jeszcze. Przyjechali mocną ekipą, przykryli to lodowisko w ciągu jednego sezonu. Powstał dach. Dopiero w następnym roku, chyba był 72 rok, jak zaczęto przykrywać dach, w 73 dopiero dobudowywano stopniowo trybuny. Tak to wyglądało. Ale ja uważam, nie wiem, czy ktoś to wspominał przede mną o tym, że największą zmorą tego otwartego lodowiska był wiatr północno-wschodni. Jak podsypało z siłowni, krążek przestawał ślizgać się po lodzie. To było, no widać było, że trzeba go było pchać dosłownie, on kompletnie tracił poślizg. No tak sypała wtedy siłownia. Przyjechał dziennikarz, już nie pamiętam z jakiej gazety, i no spóźnił się, bo on to chciał zrobić, jak mieliśmy trening, ale przyjechał już po treningu. No i Czesiu Borowicz mówi, no to zademonstrujemy, że można
No i już po treningu żeśmy wyszli na lód. To było otwarte lodowisko, ale tu stały biura, tu była kawiarnia, już szatnie były bardzo, bardzo modne już ten czas, bo i prysznice były, i szło się do zawodników drużyny przyjezdnej, były osobne szatnie, nasze sędziowie mieli inne, te szatnie były także, że tego, że to już był luksus, dla mnie to już był luksus, tak. Jak żeśmy na początku grali, nie było tyle ludzi, nie było tyle zwolenników, ale później jak żeśmy zaczęli balansować na tym, troszkę reklamy zrobili na zakładach, też jako to przychodziły pełne stadiony. Tak. Znaczy pełny śnieg leciał, deszcz leciał niekiedy, no ale to było dużo ludzi, przychodziło dosyć dużo ludzi. Pierwsze lodowisko, które było, to było lodowisko po zakładu chemicznego Święcim. Było to lodowisko naturalne, odkryte. No, po prostu lodowisko było wybudowane z po prostu wolą pracowników, czyli w czynie społecznym się to kiedyś nazywało. No i szatnie były w Oświęcimiu murowane, aczkolwiek nie we wszystkich klubach. Trybuny na pewno były mniejsze. I automatycznie było mniej tych kibiców niż dzisiaj. Natomiast na ten czas wtedy, no to dosyć sporo chodziło. Około 1000 osób jak nic. Kasy były od strony teraz obecnie basenu. To były dwie takie murowane budki. W środku była duża brama, żeby można było wjechać autobusem i tak dalej, no i bramki, przez które byli wpuszczani kibice. No i wtedy trzeba było podejść na boki, no i po schodach na górę na trybunę. No, mieszkałem sobie tutaj na lodowisku, także na treningu wchodziłem w majteczkach sportowych i w klapeczkach do szatni. Tak, bo jak ja zaczynałem grać, to lodowisko było odkryte. I nawet sobie przypominam sytuację, jak próbowano mrozić lód, tam koniec sierpnia, początek września, ale było ciepło, więc ten lód ciężko było utrzymać, bo on przez dzień się topił. Tam byli specjaliści od lodu, to był pan Kowalczyk i pan Formas. Oni byli specami od tego lodu. Nie wiem, na jakim mówiło się, że w Oświęcimiu robią najlepszy lód. Nie wiem, co do tej wody dolewali, że ten, w tej chwili mówię żartobliwie, ale rzeczywiście ten lód, jak zrobili, to był bardzo dobry. Nie było rok, tylko były takie elektrowózki, my to nazywali, z tyłu ciągnął koc i robił ten lód. Jak ja się zapisałem w 70 roku, to było lodowisko odkryte. Jeszcze były te trybuny z wałów ziemnych, oczywiście pawilon, ten, który jest do tej pory z kawiarnią, już był. Szatni mieliśmy w tym pawilonie, w tym budynku. Wchodziło się na lodowisko, no lód był robiony, nie było oczywiście rolby, lód był może robiony 2-3 razy w ciągu dnia. Po prostu wchodziło się na zajęcia, no oczywiste, nie było to super ten lód. Lodowisko jeszcze wtedy było odkryte, jak zacząłem chodzić. No warunki były nieciekawe dla kibiców. Parasolka musiała być, bo nigdy nie wiadomo, czy deszcz, czy śnieg. Do dzisiaj pamiętam, jak te lampy, które były zawieszone nad taflą, takie przemysłowe, jak przyszedł wiatr, to się to tak huśtało, że no, były atrakcje takie, oprócz tego, co na tafli się działo. No z sentymentem w tym momencie wspominam to, no bo różne te warunki na tych lodowiskach odkrytych były. Lał deszcz, sypał śnieg. Ja broniłem nieraz śniegu, to krążkę nie było widać, tylko był taki podnosił się śnieg na tej tafli. Wiedziałem, że tam krążek leci. Jak lał deszcz, to było dla mnie, bramkarza, było bardzo ciężko. Później zrobiło następne wrażenie, to przykrycie tego lodowiska, ale w sensie pierwsze to przykrycie tym żółtą płachtą, nie? To, żeby nie, za bardzo słońce nie było. No ale potem to już jak to pracownicy dawnego DDR-u to zrobili, no to już zrobiło na pewno wrażenie, te szatnie, wszystko pod spodem tu też wrażenie robiło. No to było jedno z takich pierwszych lodowisk też krytych, nie? Bo wtedy miał, kto tam miał kryte lodowisko? Chyba Legia i ŁKS miał kryte.
i chyba Janów przed nami, albo Sosnowiec miał wcześniej, no. To robiło wrażenie na nas, już takie na młodych chłopakach. Lodowisko oświęcimskie spełniało wszystkie takie dobre warunki. Niektóre lodowiska nie były przygotowane do meczu. No nie da się ukryć, to było pierwsza tak duża budowa w strefie miejskiej o takich parametrach. To były dosyć spore dźwigi, nie takie tradycyjne, tylko w kształcie V. Natomiast samo otwarcie też było super, kurczę, no lodowisko przykryte, jak to jest możliwe? No wie pan, dla mnie jak przyszedł z Krynicy, to w ogóle hala, a to była jeszcze stosunkowo w 1974 roku, to była nowa hala, to był kosmos. To było tak, jak bym to porównał, przejście z piekła do nieba, bo gra na tych odkrytych lodowiskach to jeszcze, zwłaszcza jak był śnieg, jak padał i był mróz, no to za wiele to ze sportem nie było, jak, co to za sport, jak to w takich warunkach. Tutaj pod dachem ani wiatr nie wieje, ani deszcz nie pada, no to luksus normalnie i całkiem inna gra, i publiczność pod dachem, i światło, wszystko to, no technika, po prostu w tym momencie technika poszła do przodu. Szatnia pierwszej drużyny, jak ja grałem, to wygląda tak, jak w tej chwili wygląda. Tam się nic nie zmieniło przez te 30 czy 40 lat. Tam, gdzie teraz goście mają szatnię, to była szatnia pierwszej drużyny. I jak grałem jeszcze nie tak dawno w amatorskich drużynach, tam czasem się przebieraliśmy się, to wszystko jest po staremu. Lud się robiło, nawet się pomagało rolbistom, tych rolbistów było kilku. Się zamiatało lód, niekiedy go się zsuwało takimi szuflami, później wjeżdżał elektrowóz z takim pojemnikiem na wodę. On rozlewał wodę, woda się rozlewała. Fajny lód się robi później. Oczywiście, to była ogromna inwestycja, jak na tamte czasy. Sam sprzęt, jaki był zaangażowany do tego, to dźwig było widać prawie tak jak komin karbitu z daleka. Chodziło się, oczywiście, że się chodziło, podglądać, co już zrobili, ile jeszcze tu, a tutaj to, a widziałeś tam, to jak najbardziej. Potem po przykryciu ja już chodziłem do średniej szkoły, do liceum i kiedyś w ramach zajęć warsztatowych żeśmy malowali barierki właśnie na lodowisku. No, to już była, długo były, nie pamiętam dokładnie ile, ale dość długo były trybuny bez krzesełek. Hokej zaczynałem grać na zakrytym. To był rok 73, czyli miałem 12 lat. To już ten zorganizowany hokej, to już było lodowisko przykryte. No, to była duma Oświęcimia, to pokryte lodowisko. Też pracowaliśmy przy remoncie, przy naprawie, przy budowie. Całe drużyny po treningach przychodziły, te proste sprawy, prace tam wykonywały. No, ale to była naprawdę wielka radość, bo takich lodowisk w Polsce nie było wiele. Myśmy mieli duży komfort później już w treningu. Nigdy nie były odwoływane treningi, jak to dawniej bywało. No i to była duma nasza, że mamy takie warunki. Powiem tak, że co jakiś etap, co było jedno przęsło postawione, to przychodziłem i patrzyliśmy, no nie tylko ja, no ale wielu, obserwowaliśmy, jak to się składa, jakim tym dźwigiem, najpierw te takie stalowe rzeczy, potem to, no patrzyłem cały czas i fotografowałem pewne rzeczy, elementy tego, no to była historia już, no i
ten budynek, który był pierwszy, potem jak to połączono, no, stało się już później na tej galerce, tam galeria była taka, już stamtąd lepiej się oglądało, lepiej się zdjęcia robiło, no i było dużo już cieplej wtedy i dużo lepsze warunki do i kibicowania, i oglądania sportu. No w ogóle mieliśmy tu imprezy, czy tam powiedzmy ostatki, czy Sylwester też tutaj był organizowany. Także no zawsze po treningu była ta kawka, nikt tam nie uciekał od razu, tak jak teraz po prostu są wszyscy wszędzie zabiegani. A wtedy nie, wtedy jakoś no, no inne warunki były po prostu. Treningi no już były 2-3 razy dziennie, jak NRD-owcy robili te przęsła, zakładali przez strach na głowie, my tu trenujemy, a oni po tych przęsłach chodzą bez zabezpieczenia, bez niczego. To było rzeczywiście. No były duże różnice, bo to już było pomieszczenie, gdzie można było sprzęt zostawić, nie zabierało się do domu. No już odpowiednia temperatura była w szatniach, nie marzło się. No i przede wszystkim można się było po treningu już umyć. To była też ważna rzecz. Ojciec mój był działaczem klubowym. Tak, i zabierał mnie na odkryte lodowisko, na mecze. Utkwiła mi w pamięci mecz z Krynicą. Jak wchodzi się do biura na pierwsze piętro, tam były takie małe okienka kiedyś, są zamurowane. To przez to okienko tam czasem właśnie podglądałem i bardzo mi się podobało. No ale oczywiście trybuny, gdzie w czasie przerwy, ponieważ było bardzo zimno, trzeba było po wale w koło biegać, żeby się rozgrzać. No rodzice, może starsi, mieli tam coś za pazuchą, no dzieci musiały jakoś inaczej się rozgrzewać. Tak pamiętam. Oj, sprzęt to był dosyć długo. Ja dostałem nowe buty, tak żeby tak wiedzieć, powiem nic, jak to wyglądało. Jak mnie powołali do reprezentacji polskich juniorów z Oświęcimia, to mi dali nowe buty, bo im było wstyd, że w takich tenisówkach jechał starych, jakichś potarganych, nie? To dostałem nowe buty, a tak to wszystko z demobilu. Po zawodnikach, po seniorach, nie? Sprzęt, pierwszy sprzęt hokejowy, po tych sukcesach w jeździe szybkiej, dostałem dopiero w wieku 14 lat i zaczynałem swoją grę na łyżwach figurowych, bo wtedy było bardzo trudno o sprzęt hokejowy, a już o samym sprzęcie, który brat mi przyniósł w walizce, to można powiedzieć, że to tylko przypominało dzisiejszy sprzęt. To na początku różne było, ale dopiero jak Woliszek przyszedł, to zamówili właśnie u Smolenia, no i to już były dobre kije. Właściwie jedne z najlepszych, no, jak to bym na tamte czasy. To było okropne. Najgorsze miał rękawice i buty. Rękawice to przynosił do domu, sam sobie szył, a jak nie dał rady sobie sam zeszyć, to nosił do mamy, która była krawcową. Buty to okropne. Naprawdę wszystko było takie podziurawione, poniszczone. Jeden drugiemu przynosił do prania, do cerowania. To były okropne czasy wtedy ze sprzętem. Kask jeszcze miał taki w porządku i tutaj tą maskę. Hokejista musi się do bólu przyzwyczaić. I niestety to taki jest sport. Natomiast no było piszczele, golenie mam poobijane całe w szramach, także to było normalne. Sprzęt jako po prostu adept, to dostaliśmy taki, był produkowany z filcu, ochrony były z filcu, a deski tak zwane na golenia były produkowane z kartonu, który się nazywa fibra. Był to bardzo twardy, no i tam było obczywane. Później pomalutku gdzieś ktoś przywiózł z Czechosłowacji, no i to tak się zaczęło wymieniać, nie? I ten sprzęt się poprawiał. Niektórzy to nawet mieli na golenia te takie z filcem i z dyktą A4, my to nazywaliśmy, zeszyt A4, takie ceglaste. Jak dobrą dostał klepę, to mu ten krążek tak na sztort został w środku. Pamiętam, się bawił w taką mini produkcję Lipkowski Andrzej. Zaczął na golenia robić.
gdzieś tu na zakładach się z kimś tam dogadał, ja tam nie wchodziłem w to, jak on to robił, ale rzeczywiście on to zmajstrował, te nagolenia. Dopiero później, po 75 roku, firmy zachodnie, znaczy w szczególności nie zachodnie, ale to Szwedzi, Finowie, zaczęli rozprowadzać, wchodzić na rynek europejski poprzez, na mistrzostwach świata. I po prostu rozdawali ten sprzęt, tak w Monachium, to wystarczyło, że się wzięło kija koho i firma dawała cały sprzęt, kompletny. No jak zawodnik se tu przewiózł, to był kozak. Jak grupy starsze dostawały jakiś nowy sprzęt, to te grupy młodsze, czyli na przykład jak ja byłem w Perlikach, juniorzy dostali jakiś lepszy sprzęt, no to myśmy z tego sprzętu coś wybierali też dla siebie. Ale mogę powiedzieć, jak to wszystko się odbywało, jak przychodził, prawda, trzeba było drużynę przygotować na mecz. W szatni takie regały były i w tych regałach były takie półki. Tam trzeba było ten sprzęt poukładać. Nie było tak jak dziś, że zawodnik ma swój sprzęt od początku do końca, tylko jaki mu się trafił sprzęt, no w takim musiał grać. Na zakładach była stolarnia. Szefem na tej stolarni był pan Kurnik. I on te kije tam produkował, tak jak później się produkowało też krążki na zakładach. To też były takie krążki, które były do treningu, ale się nie nadawały do tego, żeby... One w ogóle nie kwalifikowały się do tego, żeby mecze grać tymi krążkami. Ale było tego sporo i zakłady produkowały to, tak jak profile do ochraniaczy. No nie wiem, no ciągnęło mnie do bramki, więc stanąłem na bramce. Zresztą graliśmy też na stawach z kolegami, z rówieśnikami. Więc zawsze się ustawiałem na tej bramce, umiałem jeździć, przystąpiłem, weszłem do klubu, dostałem sprzęt od pani Wiechajowej. Była taka pani magazynierka, która wydawała sprzęt, więc dostałem sprzęt, notabene potargany, ale było takie hasło, weźmiesz sobie kotusiu do domu, przed telewizorem nitka z igłą, to sobie poszyjesz. Więc tak się reperowało ten sprzęt. Namoknięty sprzęt, ciężki, parkany i cały sprzęt to był wtedy, to była skóra. Więc jak to nasiąkło wodą, naprawdę było ciężko unieść. Jeszcze mieliśmy koszulki, do dzisiaj pamiętam, wełniane. Jak lał deszcz, woda nalała deszcz, nalał na te koszulki, no makabra, bardzo ciężko. Parkany, no to było, się dbało o sprzęt. Jak ja sobie nie napasowałem parkan, żeby nie piły mi wodę, więc nie szło to udźwignąć w zasadzie, a jeszcze trzeba było się ruszać. Więc się dbało, pasowało. Buty hokejowe bramkarskie to miałem takie, że były skórzane. Więc ten kij starałem się zawsze mieć przed butami, żebym nie dostał w palce. No takie były realia. Ale wszyscy się cieszyli, wszyscy grali. Wie pan, sprzęt był taki, że kontuzje to były bardzo często. No, ja pamiętam, że jak się dostało krążkiem w głowę, no więc się w zasadzie robiło słodko. Człowiek prawie, że przytomność tracił. No i multimecz, tam przychodnia zakładowa była blisko. Po prostu się szło i cztery szwy, pięć szwów. No tak to bywało. Krążek to się starał, ja się starałem bronić rękami, bo to najmniej bolało, no. Nie mogłem przyjmować na ciało. A teraz współczesny ten hokej, ten sprzęt bramkarski, bramkarze bronią głowami. No szok. Dostawaliśmy sprzęt czasem, no ale były to za długie nagolenia, trzeba było je obciąć, albo same wkłady do rękawic. Zawodnicy, ponieważ spod hala górowali, no to było przydział. No, oni dostają nowe rękawice, a my wkłady, żeby sobie wszyć. Czy były na przykład losowanie łyżek, kto miał gorsze, no to wylosowałeś, ale na drugi dzień ci trener odebrał, bo kolega z innego klubu miał jeszcze gorsze. Bo sprzęt w tamtym okresie to nie było coś takiego jak teraz. No to jest niesamowita różnica i problem z utrzymywaniem się na lodzie i z jazdą był dużo większy niż teraz mają młodzi. Pamiętam wełniane koszulki, które po namoczeniu się, no, były ciężkie, obwisłe, przeszkadzały, no. No było to takie, no, bardzo toporne, ale no, trzeba było to przeżyć.
Opowiem taką fajną anegdotkę o Romku Mulu. Gramy w Bydgoszczy, no i wiecznie tam zaczęli na niego naftalina, no to Roman krok do przodu i krzyż. No i kiedy skończyliśmy już ten mecz, idziemy do Ogórka, bo to taki był autobus. No i szpaler z tych policjantów jest, żeby nam się nic nie stało. Ostatni wchodzi Roman i cześć, pozdrawiam was, krzyżacy. Autobus, no wiadomo, chcieli nam roznieść. Bo ja zawsze z Kajzerkiem grałem, tylko nam lewe skrzydło dopasowywali kim innym, a tak zawsze w dwójkę w ataku. Prawe skrzydło, Marian był na środku, a to lewe skrzydło to zawsze nam albo Andrzeja Kajzerka, albo Józka Sienkę, albo tam jeszcze kogoś dobierali. Poznał nas Andrzej Ryczko ze sobą, bo on już chodził z moją koleżanką, przyniósł jej bilety na mecz i ona się pyta, czy bym poszła. Mówię, no poszłabym. To Andrzej mówi, to skombinuję bilety, nie? No i akurat powiedział Adamowi. Adam przyniósł bilety, no i tak się to zaczęło. No, w 75 mieliśmy ślub. No to pamiętam, to w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak wszyscy okejści przyjechali, zrobili nam szpaler, jak żeśmy wychodzili. Jego nikt tam kijem hokejowym po pupie nie głaskał, tylko mnie. Czas. Jeden po drugim. Także, a takie fajne kontakty miał z tymi kolegami. No to tak Andrzej Liput właśnie, Lipkowski, później Andrzej Ryczko, no to... To oni tak się ze sobą przyjaźnili. Jeszcze koło nas mieszkał Staszek Byrski, który się później wyprowadził do Torunia. No Jasiu Madekrza, nie? Później przed Zabawa, Ślusarczyk tutaj. To pamiętam taki incydent, co on robił se kawalerskie, zaprosił swoich kolegów. Nie wiedzieli gdzie iść i pojechali na Kruki. A trener Woriszek ich wszędzie szukał, po całej osiedzie, wszystkie knajpy, wszystkie bary poobjeżdżał, ale ich nie znalazł. A oni se no trochę no dali no czadu, jak to kawalerskie. Na drugi dzień to tacy byli zblazowani, taki im dał wycisk i tam po czesku mówił, ja was szukałem, mówi, ale was nie znalazłem. Z Andrzejem Ryczko, no Andrzej był świadkiem na naszym ślubie. Dobrzy przyjaciele do dnia dzisiejszego, mimo tego, że jestem sama, nie? No. Najlepsze wspomnienia mam z gry z seniorami i z takimi zawodnikami, między innymi jak Jasiu Madekrza, z którym miałem okazję i przyjemność grać w jednym ataku, krótko, ale z nim grałem. Zresztą z jego podań bramki strzelałem. Bardzo imponował mi i nawet wzorowałem się na jego, że to był bardzo inteligentny zawodnik. Przede wszystkim, ale grałem też i z Bednarskim Stefanem, grałem z Janem Bryniczką, grałem z Piotrkiem Romańskim, jeszcze jako junior zresztą, wtedy kiedy mnie ten Poliszek prowadzał do tej drużyny. Kolega, który mieszkał troszeczkę dalej, zaprowadził mnie na lodowisko i zaczęliśmy trenować w tych grupach naborowych. Chyba już tam, chyba był Rysiek Puchajda, może Staszek Lipkowski. Nawet mam jakieś takie zdjęcie z dzieciństwa, że tak w tym wieku 11-12 lat, bo wtedy się zaczęło nie w szóstym roku życia, tylko tak o klasy drugiej, trzeciej szkoły podstawowej. To znaczy miałem szczęście może takie, że graliśmy w jednym roczniku z Andrzejem Kotońskim i z Bogdanem Gemczykiem. I no z tego co ja pamiętam, to w trójkę żeśmy się wyróżniali zawsze. I od tych perlików no, graliśmy wspólnie i były to chyba dobre i wyniki, także szczeblami tymi rozgrywkowymi doszliśmy do juniora, gdzie będą właśnie to, co Jacek wcześniej powtarzał, byliśmy drużyną, seniorzy byli drugoligowi, a my graliśmy w reprezentacji Polski juniorów, więc myślę, że to świadczy o tym, że nie jesteśmy źli. O. Przed Sienka, przed Borowicz, oni już wtedy kończyli karierę i w międzyczasie trenowali młodzież, nie? I myśmy się, ta nasza grupa, ja, Jacek Ryczko, Andrzej Ryczko, Moruń,
Kazek Pał, to już my się przecierali przez tych, można powiedzieć, miarę douczonych trenerów. Także tam zważali uwagę na technikę, na jazdę i bardzo szybko wskoczyłem do Ekstraligi. Ja miałem 16 lat, jak już grałem w drugiej lidze. To grałem w towarzystwie takim, no, świętej pamięci Bryniczka, Bednarski, Matyszkiewicz, Piotr Gromański, Kajzerki. W Kajzerku było 5 właśnie miał. Bo jeszcze był Heniek, to był najmłodszy, on był 53 rocznik, ja z nim grałem w juniora. No i później seniora. Oni wszyscy skończyli karierę w Janowie, no tak się mówi. Przezwisko moje to było Jarzyna, a wzięło się stąd, że prawdopodobnie na lodowisku był tak zwany pan lodomistrz Kowalczyk, a mój brat starszy, który też zaczynał grę w hokeja, gdzieś tam rozrabiali i po prostu prawdopodobnie przejęzyczył się i nie zamiast go skarcić i powiedzieć Jarno, to powiedział Jarzyna. No i wszyscy to podchwycili i było Jarzyna, Jarzyna, a ja jako młodszy później otrzymałem to w spadku po nim i no i Jarzyna już się bardzo długo to mnie trzymało. Ślązaków się nie lubiło, ja osobiście, jak może tak, miałem kolegów w Podhalu, ponieważ z nimi jakoś tak mi od małego to przyszło, graliśmy te turnieje małopolskie, więc na przykład zapamiętam Tomka Ścisłowicza z Podhala, czy Adama Wronkę, no potem graliśmy razem w reprezentacjach młodzieżowych, więc no taka sympatia większa była do nich, ale jakiejś takiej, nie wiem, specjalnej nienawiści nie pamiętam. A to mieliśmy taką paczkę, Jacek Ryczko, Kazek Jarnot, Kotyla Jurek, no, większość te Kawczaki, bo to juniorzy, to wszystko byli chłopaki z Oświęcimia, nie było nikogo obcego, także to z tymi chłopakami tak, a później to były te wzory dla mnie, takie jak Bubryniszka, Bednarski, to byli Nita czy Marian, starszy brat jego, to byli zawodnicy, którzy, ja miałem może takie szczęście, że oni tak jakby dbali o mnie, coś doradzali, wiadomo, po plecach człowiek musiał dostać, bo nie było tak, żeby juniora głaskali cały czas, nie? Ale dużo było takich dorad do tego. Nastawienie kibiców do sejka. Od 1 marca treningi hokeistów Unii objął doskonały trener czechosłowacki František Voríšek. Na razie kieruje on zajęciami hokeistów w ramach miesięcznego urlopu. Jednak po załatwieniu niezbędnych formalności od maja bieżącego roku ma objąć stanowisko trenera na okres 2 do 3 lat. Osoba trenera Voríška jest doskonale znana sympatykom hokeja w Polsce. W latach 1964-67 prowadził on treningi hokeistów Podhala Nowy Targ i wówczas zespół ten osiągnął bardzo dobre wyniki, zdobywając nawet Mistrzostwo Polski. František Voríšek ma duże doświadczenie trenerskie. Ratował już niejednokrotnie zespoły w trudnych momentach. W Czechosłowacji jest on cenionym fachowcem i pedagogiem. Wchodząc w skład Rady Trenerów, przez wiele lat był czynnym hokeistą, występując kilkakrotnie w reprezentacji Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Pierwszym moim trenerem, którego wspominam bardzo, był chyba na imię miał Józef Olczowski. To był zawodnik reprezentacji Polski. No, bardzo mile wspominam pracę z Czesławem Borowiczem, z Mrukiem Jerzym. Mruk Jerzy słynął właśnie z takiego powiedzenia, które przekazywał właśnie bardzo często wszystkim zawodnikom, że jak grasz, a nie wiesz co zrobić z krążkiem, no to szczel bramkę. Później moim trenerem był z Oświęcimia Józef Korczyk, właśnie w tych grupach młodzieżowych. Później moim trenerem w juniorach był Borowicz, Czesław Borowicz, z którym zaczynałem grę w drugiej lidze na obronie jako kompa. Później był Józef Kurek, który prowadził mnie w reprezentacji Polski. No i trzeba tu wspomnieć o Józefie Kramarzu,
który pochodził z Nowego Targu i też był trenerem reprezentacji. No ja myślę, że chyba takim najlepszym trenerem to chyba był Woriszek. Jednak to był człowiek, no, który... Pamiętam go, który Romka Mula chciał oduczyć bronienia w bramce, bo Romek w tej bramce, a on tylko w bramce. To on potrafił za tym Romanem stać z tyłu i go kijem kłuć, albo mu wodę wylewał, albo coś tam. Ja pamiętam, jak trenowaliśmy na basenie, no i tam mieliśmy różne przewroty, salta, no i franta. Ja mówię, trenerzy, ja to zrobię, ale nie, on za wszelką cenę chciał mi pomóc. Tak mi pomógł, że wylądował w szpitalu z przetrąconym nosem, złamałem mu nos. Sparring żeśmy mieli w Sosnowcu. No, a Woliszek nas trenował. No i on był taki nerwus okropny. Ja siedzę nawet koło niego, a ten się dre. Romański, tego, żeby go kryć tam któregoś, nie? A ja mówię, trener, ja koło niego. I już scysja, nie? No i za jakiś czas on, żebym wyszedł na lód. Ja mówię, nie idę. Moi trochę, żebym się pokłócili. Przyjechałem w Jechajowej z Zędzi. I tak się skończyło. I trenerzy, bo to oni w Nowym Targu najpierw byli, Woriszek był w Finlandii, to przyszedł do nas tutaj. I, no i wtedy już był prawdziwy hokej. Bardzo wymagający trener, bardzo dobry praktyk i zarazem teoretyk. Przypadła mi do gustu jego praca. Często on mieszkał wtedy na lodowisku, trenerzy mieszkali na lodowisku, tam były takie pokoje gościnne i często u niego bywałem, on też zauważył, się interesuje hokejem, zaczął mnie tam szkolić, teoretycznie różne broszurki przywozić z Czech i do dziś myślę, że dużo zawodników wspomina czeskiego trenera pierwszego mojego tu w Oświęcimiu, Woliszka, który można powiedzieć ukształtował mnie w pracy trenerskiej i w hokeju jako zawodnik. Pierwszy to był Izzy Prchal. Później przyszedł do nas Franciszek Woziszek i on tu największą, najlepszą robotę zrobił. Po Woziszku był Jurek Mruk, pan Jerzy Mruk. No i Trzeciek Borowicz. I to byli ci wszyscy, którzy tu wtedy pracowali. Nastawienie kibica do sejka. Rozpocząłem grę na środku ataku w juniorach. Grałem z Edziem Połąką i z Jurkiem. Uciekło. Ale zaskoczę go. I, no i tak żeśmy grali do momentu, kiedy nie wszedłem pod skrzydła Cześka Borowicza do pierwszej drużyny, a tam mnie już ustawiono na obrońcę. I za trenera Woriszka praktycznie przeszedłem już do ataku i od tego czasu tu grałem w ataku, a na kadrę jeździłem jako obrońca. No tu pamiętam kiedyś w Oświęcimiu mnie Mruk pod rosyjskiego trenera ściągnął na tą kadrę, byłem na jednym skrupowaniu. No ale też jako obrońca, ja już nie grałem jako obrońca. Więc moja przygoda z hokejem zaczęła się, można powiedzieć, bardzo późno. W wieku 14 lat zostałem wicemistrzem Polski w jeździe szybkiej na lodzie. Po dwóch latach zauważono mnie i przeszedłem do Odry Opole, gdzie też chodziłem do średniej szkoły. W Odrze Opole grałem 3 lata. Po 3 latach za namową mojego brata Mariana, który przeniósł się właśnie też z Opola, z Odry Opole, tu do Oświęcimia. No i
po pół roku jego pobytu tu w Oświęcimiu dołączyłem do niego. Byłam żoną Adama Pisza. Na pozycji grał bramkarza. Był powołany do kadry jako drugi bramkarz. No. I tak ta jego kariera, tak nawet dość to się fajnie rozwijała, bo ja mu tego nie utrudniałam. Wiadomo, w sporcie są rzeczy przyjemne i mniej przyjemne. Są wyrzeczenia i są przyjemności, że był i nie był. No, zaczęło się w zasadzie w szkole, bo mieliśmy takiego fanatyka sportu, pana Nowosielskiego, który przyciągał młodzież do różnego rodzaju sportu. Sam nie umiał jeździć na łyżwach, nie umiał, ale tworzył różne grupy takie. Kiedyś to była zawody o Złoty Krążek Świata Młodych. No i między innymi to, powiedzmy, zmobilizowało nas wszystkich do tego, że złapaliśmy się za hokej. W Nowym Targu, mecz w Nowym Targu, ale jeszcze nie grałem w Oświęcimiu, tylko grałem w Opolu, gdzie koszulki na nas zamarzały. To był szron, jeden wielki szron. Były zimy wtedy troszeczkę inne. W 70 roku przyszedłem do Oświęcimia. Chodziliśmy na treningi i za to dostawaliśmy pensję. No ja w tamtych czasach zarabiałem w granicach, czyli to się określało, 10 grupy na zakładach chemicznych. Pensji gdzieś miałem około 3300 zł. To były lata 70, nie? Tak zacząłem grać w drugiej lidze. Później awans do pierwszej ligi na jeden sezon. No i tak to się już później ciągło, nie? Ja pochodzę z hokejowej rodziny. Dwóch braci mamy grało w hokeja w KTH Krynica i brat ojca. Hokej zacząłem właściwie to dzięki już nieżyjącemu. Tomek Salamo, to brat mamy. On mnie pierwszy raz wziął na lodowisko, gdzie miałem 4 lata, może 5. Henio Grot dobrze kiedyś się wypowiedział, że przy najmniejszym nakładzie dużo osiągnięcia. Kiedyś odpowiedziałem tak, że jeszcze się taki trener nie narodził, żeby mnie zarżnął treningowo. I wtedy grałem w KTH i KTH jak wyleciało z ligi, to Oświęcim zgłosił się, przyjechali. To był 74 rok i przyszedłem tu do Oświęcimia i Oświęcim to był Beniaminkiem wtedy w lidze. Jak chodziłem do szkoły podstawowej w 5 klasie, dowiedziałem się, że na lodowisku są niezorganizowana szkółka jazdy na łyżwach. No i z kolegą poszliśmy zobaczyć. I wzbudziło to we mnie zainteresowanie. Namówiłem ojca, żeby mi kupił łyżwy. Jakie kupił, takie były. No i zapisałem się do tej szkółki jazdy na łyżwach. Ja zawsze grałem na pozycji obrońcy i w tak Perlikach to grałem z numerem 8. Później w centralnej lidze juniorów z 18, a później w seniorach to z 10. Tak mi się tak układało, tak mi się zmieniały numery. W hokeja zacząłem grać wcześniej. Jeszcze wcześniej się nauczyłem jeździć sam na łyżwach. Moja kariera zaczęła się na starym lodowisku, co nie wszyscy to pamiętają, kibicy czy obecni. Tam się nauczyłem jeździć i tam zacząłem grać wtedy. Kiedy jeszcze juniorem byłem, wtedy nie było takich grup, jak teraz jest podział na te grupy młodzieżowe. Jest młodszy junior, starszy junior, czy tam jeszcze młodzi. Przedtem nie było tego. Ja w juniorach chyba ze 4 czy 5 lat grałem. Także no, ten okres mówił tylko juniorzy i seniorzy. Ale kiedy zacząłem już z seniorami trenować i grać, byłem jeszcze juniorem. Także dość wcześniej wszedłem w ten taki poważniejszy hokej. Dzięki zresztą trenerowi Woriszkowi, który tutaj
dobrą robotę zrobił z tymi młodymi chłopakami, chociaż był trenerem seniorów, ale starał się tam nas ulokować między takimi doświadczonymi zawodnikami. Myśmy nabierali przez to doświadczenie. Pierwszy sezon to było jakby wejście na dużą wodę. Dosłownie, bo to już była przepaść Oświęcima, KTH. I w rezultacie tu od Oświęcimia zaczęła się moja już taka kariera taka zawodowa, bo ja nigdy nie uważałem się za amatorem, że jestem amatorem. Jeżeli człowiek bierze złotówkę za coś, nie musi iść na stanowisko pracy, na kopalnię czy obojętnie na zakłady. Bierze za to, że wychodzę na lód, czyli ja jestem zawodowcem. I to takie tylko w okresie komuny takie było okłamywanie nie wiem kogo, że o, amatorzy. Nigdy nie byliśmy amatorami, zawodnicy. Że przyszła pełna trybuna i ciebie oglądali. To była przyjemność, że się to dla kogoś robiło. Nie tylko dla siebie, dla swojej satysfakcji, ale i dla tego kibica, bo on jest najważniejszy. Zacząłem grać w hokeja w 6, 7 klasie. Nikt z mojej rodziny wcześniej nie grał w hokeja. Chodziłem z Andrzejem Ryczko czy z Karolem Moruniem do technikum dla pracujących tam przy OZNS-ach. No to ja jako junior i taki młody senior, to jeszcze czasem na treningi juniorów przychodziłem. Byłem te 3 lata seniorem i Unia była wtedy w pierwszej, w drugiej lidze. Miałem 11 lat, jak się zapisałem do KS Unia Oświęcim, czyli w roku dokładnie 1970, do grupy Karliki. To była jako jedna z najmłodszych grup. Następną grupą były Pyryliki, to już była 7-8 klasa, ja byłem wtedy w 5 klasie, sam się zapisałem, szukałem jakiegoś wejścia, poparcia, ale nic trzeba było. Po prostu już umiałem jeździć na łyżwach, ciągnęło mnie do bramki, więc się zapisałem i takim przyjmującym moim był, nie wiem, czy to było wspominane, pan Mirski. Mam bardzo przyjemne przeżycie, jak się wyjeżdżało z reprezentacją, bo grałem w reprezentacji juniorskiej, młodzieżowej. W 70-tych latach wyjeżdżać na zachód Europy, no to było coś. Dla przeciętnego chłopaka, no to nie do pomyślenia. Chociażby dlatego warto było grać w tego hokeja. Chociażby po to warto było grać. No jednak to lodowisko zaczęło się w tym wieku, powiedzmy 11-12 lat. Była to jakoś przyjemność, przecież mieliśmy obiekt potem już zakryty, ale zaczęło się ślizgawkami na odkrytym obiekcie. Znaczy grałem najczęściej z 14. Tak jakoś to wyszło. Czasem tam walczyłem o tą 14 chyba z Mariuszem Pilarskim, ale 14 miałem. Natomiast ksywa no, od nazwiska to Urban, albo chyba dlatego, że ojciec był wiceprezes, no prezes na mnie mówiono. Przyszedłem jeszcze na lodowisko odkryte, które mieściło się przy placu betonowym przy zakładach chemicznych. No i tam był pierwszy mój kontakt z lodem. Później jak już zrobiono sztuczne lodowisko, no to po którymś właśnie takim treningu kolegi poprosiłem trenera o zapisanie do drużyny, no i tak się zaczęło. I to były gdzieś no, lata 69, 70. I takie były początki moje hokeja. Ja się znalazłem w hokeju, tak można powiedzieć, z takiej łapanki. Dobrze jeździłem na łyżwach, no sam się chyba nauczyłem dosyć dobrze i był taki pan, nazywał się Korczyk, on później sędziował i on mnie wyłapał ze ślizgawki takiej ogólnodostępnej na trening, to była wtedy najniższa grupa, to była ekstraszkółka. No i tam już my się ocierali o jakichś tam trenerów. Były treningi, no wiadomo, lato to jest zawsze ładowanie akumulatorów i wtedy były treningi ciężkie, bo bardzo ciężkie. Ale to były tylko takie okresy, tam 2 tygodnie bardzo ciężkiego treningu, później troszeczkę wolniej. No, wywozili nas w góry, tam byśmy musieli biegać, musieliśmy się zmieścić w odpowiednim czasie. Jak nie, no to jeszcze jedno kółko albo coś takiego, no prawda, no takie rzeczy. Z Legią Warszawa, gdzie wygrywamy pierwszy mecz, drugi chyba remisujemy na debiut w pierwszej lidze. Także no to były wyniki no, pierwsze na miarę Unii, prawda?
A grałem do 76 roku. Legia pokonana przez Beniaminka. Sensacyjnie zakończyła się wyprawa hokeistów stołecznej Legii do Oświęcimia. Wojskowi, którzy wzmocnili skład pozyskując Migacza i kilku jeszcze graczy, byli faworytami rozgrywek ligowych. Tymczasem zjechali Stawkli dwukrotnie pokonani przez Beniaminka Ekstraklasy. Sobotnią porażkę można było jeszcze tłumaczyć zaskoczeniem, czy też zlekceważeniem rywala. Niedzielny rewanż wykazał jednak, że to nie przypadek. Podopieczni trenera Prchala ustawili strefę, wybijając atakującego przeciwnika z uderzenia, a sami inicjowali groźne wypady. Legioniści byli bezradni. To było nad ranem, byli na meczu w Bydgoszczy, no nie, i no, słyszę zamek w tym, mąż wchodzi do mieszkania i tak tym nosem siąpi. Ja mówię, wejrzę chusteczkę i wysmarkę się do cholery, nie siorbej tym nosem. Wchodzi do pokoju, patrzę, a on dwa tampony wynosi. Ja mówię, aha, znowu ci złamali nosek. Pamiętam jeden mecz, przyjechała tutaj Legia, no i wtedy właśnie jego przyjaciel Andrzej Słakiec, zresztą połowę Podhala było w Legii, przyjechali tutaj na mecz. Nie wiem, czy to było już w pierwszej lidze, czy jeszcze w drugiej do pierwszej, no nie pamiętam już. No i może sobie pan wyobrazić, no to jak? Jego brat przyjechał, trzeba go zaprosić do domu. Nie. No to przyszedł Andrzej Sławkiewicz, zjadli obiad, oczywiście flaszkę wypili, bo trzeba było wypić flaszkę i poszli na mecz. No i wtedy Legia przegrała. Jaka afera, no bo tak, Andrzej, mój Andrzej obrońca i Andrzej Sławkiewicz obrońca, no nie? No i mój Andrzej jechał na bramkę, a Andrzej Sławkiewicz pojechał w drugą stronę, zamiast go zatrzymać. I to była afera, no ale fajne, to były piękne czasy. Ja zacząłem chodzić na lodowisko na mecze 72-73 rok. Jeszcze było wszystko niekryte, nic. Rolba to jeździła, jak się to mówisz, ciągnąć za sobą szmatę. Jak na przykład za dużo śnieg padał, no to była taka przerwa, że przerwany mecz, bo rolba nie zdążała, nie? Na nowym sztucznym lodowisku, gdy już włączyliśmy się do takiego szkolenia, to były karliki, perliki, rozgrywanie meczu w Lidze Śląskiej, w Lidze Małopolskiej. Były tak zwane TGS-y, gdzie graliśmy z Podhalem, z Krakowią, z Sanokiem i z Krynicą. Były sytuacje takie, że jak był już bardzo duży mróz, to smarowaliśmy twarz gliceryną, żeby nie doznać jakiegoś odmrożenia. No bo w ręce też trochę szczypiło, bo te rękawice nie były najwyższej jakości, nie? Awans do pierwszej ligi to był największy sukces mój w Unii. No ile występy w reprezentacji młodzieżowej, reprezentacji Polski już, to już z Unii, nie? No bo resztę kariery takiej już konkretnej, poważnej, to już było w Sosnowcu, nie? Jak byli na meczu w Sosnowcu, ja pamiętam, byłam z pierwszym synem w ciąży i długo go nie było po tym meczu, nie? I nagle się drzwi otwierają, więc idę, patrzę, a on tak tyłem wchodzi i głowę spuszcza na dół, nie? Ja mówię, a co się stało, nie? A on mówi, wiesz co, mówi, dostałem krążkę. Ja mówię, a gdzie dostałeś tym krążkiem? No w głowę. No to pokaż. No i tu miał trzy szwy założone. Ja mówię, ty jak to, przecież w kasku byłeś. A on mówi, że było takie mocne uderzenie, że założyli mu trzy szwy. No. Z nowym targiem, bo wcześniej miałem wybite ząbki. Świeżo założone przez doktora Rynducha, o ile dobrze pamiętam. I wszedłem, chciałem walka się dalej. A ten jak było to modne, wyciągnął kij, dostałem kroszczek i odłupałem kawałek smolenia, odłupałem tymi nowymi ząbkami. to było takie, no, najbardziej pamiętne. To był doping tylko i wyłącznie przez śpiewy, okrzyki kulturalne. No i chodziło się takimi paczkami. Natomiast tutaj no, nie da się ukryć,
Marian Kajzerek, który występował w Mistrzostwach Świata. No to był najlepszy zawodnik wtedy, nie da się ukryć. Ale Borewicz z kolei też był bardzo dobry, bo grał bardzo inteligentnie. No był też bardzo dobry, super. Pierwszy debiut miałem w drugiej lidze właśnie na środku między Bryniską a Bednarskim, nie? I to taki, siedziałem w szatni też między nimi i Stefan Bednarski był no, tak, a Jasiu mu przytakiwał, tak, Stefan, nie? I tak zwija coś w ręce ten Steve, nie? Bo my Steve na niego mówili, a Jasiu Bednarski był żolo. Tak zwija gazetę, tak i Baża masz, nie? I tak mi tak wetną między palcami, ta ręka tak, nie? Oni do niego mówią, no to się wytnie. Kurwa, jak my mamy z nim grać, kuźwa? Bo jak ja już jestem posrany za przeproszeniem, jak to się mówi w hokeju, w szatni, to co ja mogę na lodzie zrobić? Trenowaliśmy codziennie, bo jeszcze chodziliśmy do... Ja chodziłem jeszcze do szkoły, ale treningi odbywały się codziennie. W Pyrlikach, jak grałem, to żeśmy tam zdobywali wicemistrzostwo Ligi Śląskiej w Centralnej Lidze Juniorów. Bodajże żeśmy były jakieś trzecie miejsce w Polsce. W Krakowie mecz graliśmy, to było lodowisko niekryte przy trasie kolejowej. Tak lał deszcz, tak dużo wody było na lodzie. Jak się w bramce przesuwałem, to normalnie woda do butów się wlewała, nie? Takie to były czasy, no. W Sanoku też, jak graliśmy, to lodowisko było niekryte. Pamiętam taki wyjazd do Krynicy, to też było, powiedzmy, za czasów juniorskich, była taka ostra zima. Przyjechaliśmy do tej Krynicy i niestety mecz się nie mógł odbyć, bo na tafli było z 20 czy 30 centymetrów śniegu, ale problem był z tym, że nie było go gdzie usunąć. Ponieważ już całe lodowisko było zasypane naokoło, powyżej ban śniegiem, także mecz się nie odbył z takiego prozaicznego powodu. Chodziło bardzo dużo ludzi. Potrafiło średnio na meczu, nawet juniorskim naszym, to potrafiło być 600 do 1000 ludzi. No, gra wyglądała w ten sposób, że myśmy grali jako juniorzy, jako tak zwany przedmecz. Dopiero później był mecz właściwy seniorski, więc już na naszym meczu było około 600 i nawet 1000 osób. Na seniorskim no to pełne trybuny. Pełne trybuny. 2-3 tysiące osób spokojnie było na meczach. No i pierwsze parę meczy to mniej mnie interesowało sam mecz, jak to, co się wokół mnie dzieje. Te krzyki ludzi, tyle ludzi na przerwie. O, nikt nie wspomniał o największych ubikacjach w Oświęcimiu, które znajdowały się pod ogrodzeniem jednostki obrony terytorialnej kraju, która graniczyła z lodowiskiem. Na odcinku około 50 metrów te 4000 ludzi załatwiało swoje potrzeby. Ja przede wszystkim mnie cenili za to, że nie puszczałem bramek solówek sam na sam. A tego mnie nauczył właśnie Bala, jak się to robi. Zawodnika się puszcza, a kijem się mu wybija. Po prostu patrzy się na niego, kij się trzymie na dole. Jak dojeżdżał, to nie szedł nigdy na bramkarza, tylko chciał ominąć bramkę. To mu się kij puszczał. I to były na te czasy najlepsze obrony. No i dalszy ciąg tego meczu był podobny, nie? No bo to wyszło na ten lód. Nie pamiętam, z kim my to grali. Ja na tym środku, no środek to jest tak, trener może potwierdzić, środek nie gra skrzydłowi na piwo, nie? To Steve mi krzyknął, to mu puf, nie? No bo się drze. Zeszłem do boksu, dostałem opieprz od żola, nie? Bo ciemu dajesz, ja byłem z przodu. No to następna zmiana, to dałem żolowi, bo się dar, nie? No to mnie ten zaś opieprzył. Za którymś tam razem z kolei dostałem tą gumę, widzę, są tak gdzieś mniej więcej równo, pojechałem środkiem, strzeliłem tam bramki, nie strzeliłem, ale strzeliłem na bramkę, obydwaj mnie bok się, ty tak masz grać, to będziesz grał, a jak będziesz robił to, co ci ktoś będzie podpowiadał, to nic z siebie nie będzie, nie? No i tak było.
nas wszyscy znali. I trzeba było się raz szanować, bo to też nie można było łazić po knajpach i pokazywać się, jaki ja to jestem wielki artysta, bo się nazywam pan Razwan, nie? Ale było takie, było wiadomo, dziewczyny za hokeistami goniły, bo to pióra takie, chodziły gwiazdory. To były fajne czasy, naprawdę. Chodziliśmy na mecze, spotykaliśmy się w kawiarni, żeśmy przesiadywali tam, kibicowaliśmy, jak mu coś tam nie wychodziło, to ja krzyczałam, piszu na hok, a oni mówią, co ty tak mówisz, zamiast go jakoś podbudować. On wie, że to jest właśnie dla niego podbudowa. Jak ja go skrytykuję, nie będę go chwalić. I to cały czas tak krzyczałam, a później mówi, no słyszałem cię, a mówię, no po to krzyczałam. Jako kibic, najpierw jako zawodnik szkółki ekstra, to było 1968. Koledzy z klasy namówili mnie, żebym się zapisał do szkółki hokejowej. Tam mieliśmy klasową taką piątkę hokejową. No i w sumie to był krótki okres czasu, do 70 bodajże pierwszego roku. Natomiast kibicem, wiernym kibicem Unii jestem od 1970, jak Unia weszła pierwszy raz do pierwszej ligi, z drugiej ligi. Musiałem zacząć albo w piłkę grać, albo w hokeja, bo mieszkałem w takim miejscu, gdzie miałem bezpośredni dostęp do tych obiektów, bo to, wtedy to były obiekty, bo tam było i boisko piłkarskie, i to lodowisko, z tyłu za lodowiskiem był boisko do piłki koszykowej, także no te zakłady miały tam takie obiekty sportowe. A mój ojciec, myśmy tam mieszkali przy tym lodowisku, w takim baraku drewnianym. I mój ojciec tam był gospodarzem. Dzisiaj by się to nazywało, że jest konserwatorem. Ale wtedy to się mówiło, że jest gospodarzem. On się zajmował, prawda, tym sprzętem, tym lodowiskiem, latem, tym boiskiem. Czyli z racji tego, że bardzo blisko byłem przy tym, no to zacząłem uprawiać ten sport.